Prosiłbym o zajmowanie miejsc. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram 44. sesję Rady Miejskiej Nowego Brzeska. Serdecznie witam wszystkie panie i panów radnych, witam pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza. Witam obsługę rady, panią Marię, pana Piotra, witam panią kierownicę Zasu, panią Agnieszkę Gadę. Witam wszystkich państwa sołtysów. I tradycyjnie na końcu członka Rady Zarządu Powiatu, pana Włodzimierza Gońca. Na podstawie listy obecności informuję, że w dzisiejszej sesji bierze komplet radnych, czyli 15 osób. W związku z tym stwierdzam kworum i wszystkie podejmowane dzisiaj uchwały będą mieć moc wiążącą. Informuję, że obrady są nagrywane i transmitowane. Jeżeli chodzi o porządek obrad został państwu dostarczony. Do porządku obrad chciałbym wnieść nowe propozycje. Propozycje związane z pismem pana burmistrza, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, a dotyczące, mówiąc skrótowo, opłat paliwowych za 1 km. Szczegółowo będę czytał te tytuły później przy odczytywaniu porządku. Druga sprawa to jest rezygnacja z Cenony i przystąpienie do nowego stowarzyszenia, w skrócie Prokopary. To są takie trzy nowe punkty, w którym miejscu będą umieszczone. Ja to przeczytam w trakcie proponowanego porządku kolejność obrad. Druga sprawa związana z decyzją Rady, która wynikła po posiedzeniu komisji wspólnej do posiedzenia komisji. Sprawa dwóch uchwał w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości i określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Zanim przedstawię ten porządek w kolejności, pytanie, czy są może jakieś nowe propozycje czy uwagi do porządku? Nie widzę, wobec tego odczytam cały porządek obrad dnia dzisiejszego. Proponowany porządek obrad. Pierwsze, otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad. Dwa, przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2022 roku. Trzy, przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej do Brzeska dnia 08 listopada 2022 roku. 4. Informacja burmistrza gminy miasta o działalności międzysesyjnej. 5. Informacja bieżącej pracy komisji między sesjami. 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 7. Składanie interpelacji przez radnych. 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych. 9. Zapytania sołtysów. 10. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022. 11. Informacja w zakresie stawek podatków opłat za 2023. I teraz blok uchwał. Podjęcie uchwał. Pierwszą uchwała będzie procedowana w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będące podstawę do ustalenia zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Druga uchwała będzie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 numer 36/41/22 Rady Miejskiej Nowobrzesko z dnia 28 stycznia 2022 roku. Kolejna uchwała zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowobrzesko przyjęto uchwałą numer 36/247/22 Rady Miejskiej Nowego Brzeska z dnia 28 stycznia 2022 roku. Kolejne uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kolejna uchwała. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Kolejna uchwała. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr 13/86/2011
14 z dnia 2 grudnia 2011 roku ze zmianami podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr 26/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz nr 39/268/2018 z dnia 28 września 2018 roku. Kolejna uchwała. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Kolejna uchwała. Przyjęcie statutu miasta Nowe Brzesko. Kolejna uchwała. Nadanie statutu sylwestrów gminy Nowe Brzesko. I dwie nowe wprowadzone uchwały w sprawie wystąpienia gminy Nowe Brzesko ze Stowarzyszenia Wiślańska Grupa Działania Cenoma. Kolejna w sprawie wystąpienia gminy Nowe Brzesko do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Prokopara oraz wskazania osób upoważnionych do reprezentowania gminy Nowe Brzesko w tym stowarzyszeniu. Punkt 13. Odpowiedzi w sprawach bieżących. Interpelacji zgłaszanych przez Radę. Odpowiedzi na zapytania są 1014, 15, sprawy różne, 16, zakończenie obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej dnia 27 września 2022 roku. Protokół został w formie elektronicznej dostarczony. Wersja papierowa znajduje się w Biurze Rady Urzędu Miasta. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Wobec tego proponuję przyjąć protokół bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 7 listopada 2022 roku. Podobnie jak w poprzednim protokole, protokół w wersji elektronicznej został do Państwa dostarczony. Wersja papierowa również w Urzędzie Gminy się znajduje. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec tego również proponuję przyjąć protokół bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja burmistrza gminy i miasta z działalności międzysesyjnej. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Wysoka Rado. Szanowni panie i panowie sołtysi, pracownicy urzędu gminy, panie radny powiatowy, członek zarządu Rady Powiatu. Informacja burmistrza gminy i miasta Nowe Brzesko z działalności międzysesyjnej. 30 września udział w rozprawie administracyjnej w miejscowości Śmiłowice dotyczącej budowy mostu na rzece Wisła. 3 października udział w posiedzeniu Komisji Planu Budżetu Rolnictwa i Handlu. 7 października udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania strategii eocenoma pszczurowej. 12 października udział burmistrza w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Niszowie. 13 października udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym na Brzesku. 18 października na zaproszenie Stowarzyszenia LOW, udział w spotkaniu Stowarzyszenia LOW w Nowym Brzesku. 20 października udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Sieroszławicach. 21 października udział w spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców z Nadwiślańską Grupą Działania Eocenoma w Nowym Brzesku. 25 października udział burmistrza w spotkaniu Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego do spraw gazyfikacji, rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska w Koszowicach. 31 października udział w spotkaniu dotyczącym uroczystego wręczenia promes dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu proszowickiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. 3 listopada udział w spotkaniu z burmistrzem miasta i gminy Koszyce w Koszycach dotyczący
możliwości przyłączenia się miejscowości Majkowice do kanalizacji sanitarnej. 7 listopada 2022 roku udział w posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, Rady Miejskiej, przepraszam, Nowe Brzesko. 8 listopada udział zastępcy burmistrza w spotkaniu podsumowującym ćwiczenia jesień 2022 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Proszowicach. 10 listopada udział w uroczystościach ciągnięcia flagi Rzeczpospolitej Polskiej na marsz w ramach projektu Pod Białą Czerwoną oraz koncercie pieśni patriotycznych w Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. 11 listopada udział w uroczystościach obchodów Święta Niepodległości w gminie Nowe Brzesko. Osobiście brałem udział w uroczystej mszy świętej w Sierosławicach oraz w kościele Sierosławicach oraz uroczystość, rozpoczynającą uroczystość mszę świętą w kościele w Nowym Brzesku. 24 listopada udział w spotkaniu Andrzejkowym z seniorami w Herdowie. 25 udział na wspólnym posiedzeniu Komisji Planu Budżetu Rolnictwa i Handlu, Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej oraz udział w spotkaniu Andrzejkowym w kolejnym dniu wieczorem z seniorami w Rudnie Dolnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy do punktu 5. Informacja bieżącej pracy Komisji Międzyspecjalnej. Prosiłbym przewodniczącego o informację. Może pan przewodniczący Kroch, tak? Panie burmistrzu, szanowni państwo, Wysoka Rado, panie i panowie sołtysi, wszyscy obecni przed telewizorami transmisją dzisiejszych obrad sesji. Moja komisja pierwsza odbyła się 3 października 2022 roku, gdzie na tę komisję zostali zaproszeni wszyscy sołtysi sołectw z terenu gminy Nowe Brzesko oraz było to spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Proszowicach, ODR-em w Proszowicach i Skrusem w Proszowicach. Później podsumowaliśmy realizację Funduszu Sołeckiego, propozycji na przyszły rok. Myślę, że spotkanie było owocne, informacje były wyczerpujące osób, które prezentowały swoje wystąpienia. Do szczegółów odsyłam do protokołu z tej komisji, która znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. Następna komisja odbyła się 25 listopada 2022 roku. Było to wspólne posiedzenie Komisji Planu Budżetu Rolnictwa i Handlu, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem komisji były przede wszystkim pierwsze to były punkty wprowadzone przez poszczególnych przewodniczących komisji do realizacji zgodnie z porządkiem. Tych punktów było też kilka. Były osoby z gminy, które merytorycznie odpowiadały na pytania radnych, przewodniczących komisji. Oprócz tego procedowaliśmy punkty sesyjne, które będę referował przy poszczególnych projektach uchwał. I zostało wprowadzone dodatkowo 3 punkty, te, które pan przewodniczący dzisiaj odczytał, też były przedstawione na wspólnych komisjach pracy komisji oczywiście. I został zgłoszony wniosek wypracowany przez komisję o podjęcie uchwał dodatkowo odnośnie uchwał podatkowych, które też będą procedowane zgodnie z porządkiem dzisiejszych obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Jurkowi. Proszę bardzo, przewodniczący kolejny. Pan Kozelski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni radni, szanowni państwo. Dnia 17 października 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Gospodarki Przestrzennej wraz z
wizytowaliśmy szkołę w Nowogrodzku oraz z panią Agnieszką Gawrą, kierownikiem miejskiego gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego. W obecności pani dyrektor Doniec, myślę, że przeszliśmy i szkołę, wizytowaliśmy szkołę, nowe przedszkole, które nawaliły się problemy, od razu są rozwiązywane przez pani, zgłaszane do pana burmistrza, do pani kierownik, pani Agnieszki. No i cóż, chciałem podziękować i powiedzieć, że szkoły są dobrze przygotowane na rok 2022-2023, bo już pewnie nie potrzeba, ale i dziękujemy za życzliwość i tyle. Nie uczestniczyliśmy 25 na wspólnym posiedzeniu, to już przedmówca już powiedział, że wszystko. Dziękuję bardzo. Czy pani Elżbieta? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, my również Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia uczestniczyliśmy razem wspólnie z innymi komisjami. We wspólnym posiedzeniu razem też wizytowaliśmy szkoły i tak jak tu kolega powiedział, wszystkie wskazówki zostały przekazane. Natomiast na wspólnym posiedzeniu omówiliśmy realizację zadań oświatowych. Podsumowaliśmy rok szkolny 2021-2022 bardzo szczegółowo i też wszystkie wnioski zostały omówione, przekazane na dalszą działalność. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący Komisji Rewizyjnej jeszcze tam został? Czy ma? Komisja Rewizyjna również uczestniczyła w wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo przewodniczącym komisji. Przechodzimy do punktu 5. Informacja bieżącej pracy. Przepraszam, 6. Informacja przewodniczących Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytania. Informuję, że w okresie międzysesyjnym do przewodniczącego nie wpłynęły żadne interpelacje. Przechodzimy do punktu 7. Składamy interpelacji przez radnych. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma interpelację, proszę już bardzo. Jeżeli nie ma interpelacji, to przejdziemy płynnie do punktu 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych. Interpelacji nie widzę, czyli realizujemy punkt 8. Proszę bardzo, przewodniczący Kowalski. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, przewodniczący, przepraszam. Szanowni sołtysi, chciałem właściwie zadać parę pytań. Pan burmistrz odpowiedział nam, mieszkańcom. Kiedy zakończy się remont ulicy Wesołej, ewentualnie jakieś otwarcie, czy będzie, czy nie będzie? Prosiłem na tamtej sesji na ulicę Cichą o jakiś remont, ewentualnie oświetlenie. No, na razie nic tam nie zmieniamy oświetlenia ani remontu. Pan burmistrz obiecał, że jak będzie tylko jak nabór czy coś, to rzeczywiście pochylimy się nad tym. Ulica niecała, prosiłbym, bo to naprawdę już ta droga, która schodzi tam koło wojska, tam mieszka taki jeden pan, właściwie idzie po tej drodze, to jest nie droga, to jest, nie wiem, żali się bez przerwy, prosi o pomoc, skarpa tam jest, prosi o pomoc, żeby tam, może by się udało jakieś zrobić, jakieś schody, czy coś, żeby to po prostu wyglądało, jak przy jesteśmy w mieście. Panie burmistrzu, czy coś wiemy na temat budowy nowego mostu na rzece Wiśle w Nowym Brzesku? Kiedy ewentualnie rozpocznie się remont drogi 97, to jest krajowy w Nowym Brzesku? 79. Przepraszam. Chciałbym się spytać od razu, kiedy ruszy sprzedaż węgla w gminie Nowym Brzesku z programu rządowego? I słyszeliśmy, że odbył się już przetarg na wywóz śmieci. Bardzo byśmy prosili pana burmistrza, ale tak, kto wygrał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radzieczyk. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, koledzy, koleżanki, radni i szanowni państwo sołtysi. Mam też kilka pytań. Panie burmistrzu, kanalizacja, ulica Nękanowice. Mieszkańcy dalej nie dobrezują. Czy coś się dzieje w tym temacie? Chcą robić po prostu na własny koszt przydomowe oczyszczanie i nie wiedzą, czy robić, czy jeszcze się uzbroić w cierpliwość i poczekać na
na dokończenie tam kanalizacji. Nowy zbiornik na wodociągach. Czy wszystko z nim jest w porządku? Bo mam wrażenie, że nie było ostatnio, nawet byłem tam, przychodziłem i się pojawia na nim rdza. Tak jak przeanalizowałem, to oddanie do użytku miało miejsce 18 lipca, więc raptem nawet pół roku nie upłynęło. Czy wykonawca coś z tym będzie robił? Tak tutaj kolega Witold już zapytał o odpady komunalne, żeby dać informację mieszkańcom, czy stawki się utrzymają. Plac Wolności, czyli siatka przeciwko kretom, gryzoniom, jest na całej powierzchni wymodernizowanego placu. Dnia 4 października złożyłem interpelację w urzędzie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, mija prawie 2 miesiące. I ostatnie pytanie związane z budynkiem LKS na Wiślanka Nowe Brzesko. Też mieszkańcy pytają, bo podobno jest woda podłączona do starego budynku. Zbliża się okres zimowy, a ci, co są tajemniczeni, to wiedzą, że zawsze tam była odłączana woda. Więc jak odłączymy w starym budynku, no to co w związku z nowym? Czy jest jakiś tam już problem, będzie jakoś rozwiązany? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam pana skarbnik Agnieszkę Ochońską, oddaję głos panu Andrzejowi Kuratu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu Wysoka Rado, drodzy sołtysi, przyjemni goście. Panie burmistrzu, chciałem się zapytać, czy został już rozstrzygnięty przetarg na te 9 dróg gminnych z Polskiego Ładu i ewentualnie informacje na ten temat. Drugą sprawę, którą chciałbym poruszyć tu wielokrotnie, poruszałem na sesji, jak również moi mieszkańcy na różnych zebraniach odnośnie tego wojska szkolnego, czy już jest jakaś cena tego wojska i ewentualnie kiedy będziemy mogli to wyrównanie tego wojska w Niszowie przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Józef Krosta. Panie burmistrzu, panie starosto, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja mam pytanie w nawiązaniu do radnego Kozielskiego, że w tej chwili dobiega końca przebudowa ulicy Wesołej w Nowym Brzesku. I mam w związku z tym pytanie do pana burmistrza, co dalej? Bo w tym momencie ulica Wesoła kończy się na stacji uzdatniania wody, remont i nawierzchnia, a co dalej z drogą, która biegnie wzdłuż cmentarza do drogi gminnej w kierunku Oddowa, klasztoru i miejscowości. Myślę, szanowni państwo, że inwestycja, która jest robiona w Wdowie Polskiego Ładu, ma być robiona przetarg na etapie rozstrzygnięcia, trwa druga kanalizacja, że z tych środków Polskiego Ładu zostaną pieniądze. I myślę, że te pieniądze powinny być wykorzystane w kierunku Wdowa tu na dole. I bolączką tego jest to, że z tych środków nie mogliśmy na etapie projektu, już wcześniej nawet założeń, wykonać odwodnienia Hebdowa. W tej chwili pieniądze się uwalniają. De facto to, co słyszymy w mediach rządowych, że będzie można te pieniądze, pozostałe części lub niewykorzystane, wykorzystać na terenie gminy w innych kierunkach, więc prosiłbym, aby te pieniądze zostały w Hebdowie i wykorzystane zgodnie z pierwszym założeniem, które miało być w Polskim Ładzie. Kanalizacja, a w tej chwili światełko na fundusze wraz z odwodnieniem. Myślę, że jeszcze wystarczy na tą drogę połączoną z ulicą Wesołą, która by usprawniła nawet przejazd rowerowy i pieszy mieszkańców do Nowego Brzeska, aby nie poruszać się po drodze krajowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna przewodnicząca szpital. Proszę pani Kanikowska. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chciałam się zapytać pana burmistrza tylko jakiś czas temu wnioskowałam o kwiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej Nowe Brzesko-Roszowice. Chciałam się zapytać, czy coś jest jakaś decyzja, czy będą, czy nie będą. Bo to jest naprawdę sprawa dosyć ważna.
teraz jeszcze w okresie zimowym, kiedy śnieg jest zgarniany na poboczach, to naprawdę ludzie nie mają gdzie po prostu czekać na autobus. Druga sprawa to też, czy coś wiadomo, czy jest jakaś szansa na realizację tych chodników przy drodze wojewódzkiej. A trzecie pytanie to już pan radny tutaj też kura pytał o znośnie przetargów na drogę, więc z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Samek. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, panie starosto, szanowni państwo radni, szanowni państwo sądzisi. Panie burmistrzu, od jakiegoś czasu u nas w gminie pojawiło się nielegalne wysypisko śmieci. Stwierdzam, że nielegalne, ponieważ właściciel tej działki zwrócił się do mnie właśnie z prośbą o zwrócenie uwagi, że coraz więcej tych śmieci tam się pojawia. Nawet wczoraj rozmawiałam z nim, z właścicielem, i mówił, że to są części od samochodów, to po jakimś remoncie samochodów coraz więcej tego złomu się tam pojawia. I to jest w stronę, jak jedziemy od Józefowa, dosłownie niedaleko szkoły. To jest na tym pagórku takim, więc jak za chwilę zaczną rzucać większe kupy śmieci, to te śmieci po prostu będą sobie po prostu pełzać tam do samego potoku. Góra dosyć wysoka. Kolejny temat na nieszczęsna dziura na ulicy Huberta. Już proszę i proszę, mam nadzieję, że nie wiem, sezon zimowy, może w sezonie, może po. To jest centralnie pod krzyżem, dziura na środku drogi. Proszę już i proszę o załatanie. Mam nadzieję, że wyproszę. I na koniec tak, taki miły akcent. Chciałam podziękować bardzo serdecznie za remont świetlicy. To jest położenie wykładziny i remont dachu. To również na świetlicy wiejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Stasiek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Panie Starosto, Panowie Radni Sołtysi. Proszę Pana Burmistrza, Panie Burmistrzu, no bo na komisjach pyta się o Pan Mostek, Pan Zabier, tak, żeby ludzie słyszeli, co się dzieje z tymi mostami w Słowikach, bo miał być konstruat, na razie tego nie słyszę. Konstruat tam trochę zdaje się na zachód, nie później tak ratowałem rzeczą, jako zachód to będą morza, to ją znowu prosimy na nowo prosimy, to znowu dają na zachód, to trochę było, to jest to śmieszne dla mnie, to rozumiem, jak to ludzie, bo ludzie obiecywają, że w 2023 roku głos będzie, a tu wychodzi, że nie wiem, czy w 2024 będzie, jak tam będzie. A mieliśmy na wiosnę, w 2024 ruszać z tym głosem, bo tam wie, o co tam chodzi, no, są uporządkowania różne. No i to jest, aha, jeszcze dziura taka na odprawowi na hełmy, duża, że jechała dziewczyna, była na koło, pokukła się, no i trochę tak mówi, zgłaszacie te dziury, nie zgłaszacie, bo odkąd ta dziura jest i przecież tą dziurą już nie robi. No i do pana burmistrza, do pana starosty. Panie starosto, proszę się na głowę nie łapać, bo tylko rozwiązanie tego przypadku ma na kolejny z tym mostem i wreszcie kiedy może pan pomóc dzisiaj, kiedy wreszcie pan z tym mostem, to przypadku na tym mostem, to na pewno nie zrozumiałem. No, myślę, że to dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Kłoda, proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o starą szkołę w Jarosławicach standardowo. Czy tutaj są jakieś postępy z panem konserwatorem? Czy może jakieś decyzje zapadły? Mam również taką prośbę, żeby publicznie, bo na komisji dużo o tym rozmawialiśmy, żeby też na sesji publicznie wybrzmiała informacja na temat węgla. Poboru, na jakiej zasadzie będzie działało i tak dalej. Mam też do zgłoszenia jedną dziurę, taką dosyć poważną, podobnie jak radnej Ani Samek, dziura pod sklepem, to takie centrum miejscowości. Fajnie by było, jakby tą dziurę w centrum udało się załatać. I korzystając z wizyty pana radnego powiatowego, chciałem zapytać, podobnie jak ostatnim razem, czy są jakieś postępy, informacje na temat remontu rogu, pogrodu szkoły. Wszystko inne zostało już zadane, także nie powielam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze pytania? Pan Kowalski. No, przepraszam jeszcze, panie burmistrzu, chciałem się do pana jeszcze zapytać.
informacją, że czy nam pan tutaj o akcji zima, bo przecież nie tak dawno sytuacja, nie były problemy, gdzie mieli, żeby, czy która firma wygrała ewentualnie, czy ukazały się telefony na stronie Nowoczesnej, żeby nie wiedzieli, gdzie ewentualnie może to pójść. Pan Krzyk jeszcze. Ja mam takie jedno pytanie, które nasunęło do radnego powiatowego członka zarządu. Jakieś tam informacje na temat szpitalu, jak tam wygląda teraz sytuacja? To tak chyba. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Ja pytań nie widzę, ale widzę, że pan starosta podnosi rękę. Czy chciałby tak ad vocem odpowiedzieć? Przypuszczam, bo jest ograniczony czasem. Proszę bardzo, może w takim razie proszę o odpowiedź na skierowane pytanie. Dziękuję bardzo. Skorzystam z tego punktu, szanowni państwo, bieżące sprawy zgłaszane przez radnych. Ja w sumie cztery informacje. Pierwsza tutaj od Zbyszka, bo tak trochę nie tyle, że się łapałem za głowę, co podparłem się niechcący, przepraszam. Ale ustaliliśmy jedno. 5 grudnia w starosty zostają złożone dokumenty przez projektanta na przyczółki. I proszę pamiętać, że ta data jest wiążąca, dopilnuję, powitam projektanta 5 grudnia. To odpowiadając na twoje pytanie, to już jest konkret. Druga konkretna sprawa, w Sierosławicach rzeczywiście zaczęła się już przebudowa tego mostku wjazdowego przy szkole. Robi to firma z Koszyc, pana Turka. Płyty są o wymiarach 2 metry, wysokie 150, szerokie. Zabezpieczona zostanie fosa w kształcie litery U, czyli przyskarpa, antyskarpa i rów. Zdarzy się to z obydwu, dzieje się to, bo już się to dzieje się to z dwóch stron, do napływającej wody i odpływającej wody, także tam w końcu będzie to zrobione solidnie. Trzecia sprawa, droga Hebdów-Gruszów, 15 grudnia jest termin oddania przyjęcia, pobrania protokołu, oficjalne przyjęcie z sołtysem, z Radą Sołecką tej miejscowości, myślę, że w okolicach 20 grudnia będzie. Kolejny temat w Gruszowie, to w budżecie powiatu na 2023 zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji na resztę drogi pod pana Guzika, tam do zakrętu, jeżeli o tym mówi. I mówi to z tych spraw takich informacyjnych tyle. Szpital, tak, była ostatnio, odbyła się Rada Powiatu Gruszowickiego, został dołożony 1 000 000 zł z budżetu powiatu, a tak naprawdę była, jest to pożyczka rozłożona w wieloletniej prognozie długu publicznego, prawdopodobnie do roku 2036 i spłata odpowiednio w małych ratach. Pieniądze te mają zaspokoić roszczenia wierzycieli. Najgorszym roszczeniem jest zobowiązanie szpitala, na które został zgodę od poprzedniego zarządu, na zaciągnięcie kredytów parabanku. I ten parabank teraz się upomina o pieniądze i o kredyty, i o odsetki. Żeby te odsetki nie rosły, to oczywiście szpital pilnuje z nowym dyrektorem w tej chwili i z nowym zarządem. Szpital pilnuje spłatę tego długu. Jest również mowa o przekształceniu szpitali w 2023 roku. Dzisiaj starosta jest w Warszawie, więc nie powiem wam nic więcej, bo nie mam takiej wiedzy na bieżąco, jakby ewentualnie miał wyglądać przekształcenie szpitala. Co jest ważne, szpital jest potrzebny, z tym dyrektorem szpital się rozwija. Czasami problemem jest komunikacja pracowników na izbie przyjęć, komunikacja personelu z chorymi. Też poprosiłem osobiście dyrektora o to, żeby zwracał na to uwagę i zwracał uwagę. Prosił ordynatorów i pracowników o ten taki łatwiejszy, przyjemniejszy kontakt. Co jeszcze? Takich nowych rzeczy będą do szpitala prawdopodobnie na zakaźnym będzie prowadzony oddział geriatryczny. Dlaczego? Dlatego, że raz, że go nie było, tam jest ta serdeczna troszka, nie wiemy, czy opuści, czy nie opuści, bo jeszcze nie ma decyzji, do końca roku kończy się umowa, mają się odpowiedzieć. No i na oddział geriatryczny oczywiście też są odpowiednie pieniądze, a mniejsze koszty, jeżeli o to chodzi. Także tyle z tematów szpitalnych. Dziękuję pięknie, dziękuję bardzo. Nie zostanie zlikwidowany, został zmieniony, znaczy powiem państwu jak jest, pewnie informacja była w prasie. Ordynator został zwolniony. Przyczyn zwolnienia do końca nie znam, ale mówi się o niewłaściwej współpracy. Poza tym jeden z lekarzy podkradał pacjentom pieniądze, też został zwolniony. Kolejny lekarz na dyżurze był pod wpływem narkotyków. Ja mówię o tym oficjalnie, bo oficjalnie się o tym dowiedziałem.
tej chwili nowym, pełniącym obowiązki ordynatora lekarzem z Krakowa i od 1 grudnia ma być podpisana umowa. W tej chwili tam tylko jest Ciempielewski, i jeszcze inna osoba, która jakby tak na styk to wszystko funkcjonuje, plus lekarze na kontraktach. Natomiast no, nie zostaje zlikwidowany, bo nie może być zlikwidowany ze względu na kompleksowy remont szpitala, gdzie ten oddział też został uwzględniony do remontu, remont przeszedł i trwałość projektu wynosi 5 lat. Jest w przyszłości taki może i pomysł, żeby wszystkie oddziały, między innymi pulmonologię, umieścić w tych głównych budynkach, czytaj główny budynek bądź zakaźny, natomiast rozwinąć poradnię na miejscu pulmonologii, ale to jest temat bardzo odległy. Póki co to tak tylko słyszymy o tym od dyrektora. No i co? I powstaje POZ. Teraz szpital. Powstaje w sensie, że jest ciągle nabór. POZ, no to jest bardzo dobra inwestycja. Ja też ze swojej strony tutaj zachęcałem dyrektora i zadeklarowałem się, że przyjdę do naszej pani doktor z dyrektorem i zaproponuję taką pierwsze zapoznanie się, bliższą współpracę, żeby ewentualnie, bo wiem, że pani doktor nasza pracowała przecież na szpitalu, więc zobaczyłaby, jak wygląda szpital po remoncie, mogłaby zachęcać pacjentów. Ja ciągle stawiam na komunikację się lekarzy z pacjentem, bo sami wiecie, bywacie i bywa z tym różnie. I, no i na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo. Szanowni zarządu powiatowego. Przepraszam też za te informacje o tych przypadkach odchodzących lekarzy, ale to taka wiadomość do mnie dotarła, więc Państwu taką wiadomość przekazuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli Panu czas pozwoli, jeszcze to zostaje, będzie nam miło, jeżeli Pan będzie uczestniczył w naszych obradach. Pewnie do uchwały. Czy są pytania ze strony radnych jeszcze? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do punktu 9. Zapytanie sołtysu. Proszę bardzo, Pan sołtysu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam tutaj pytanie jeszcze do radnego powiatowego. Panie Włodzimierzu, jest taka sytuacja, że od Fagórka na dół nie będzie kopany przy drodze właśnie przy tej, która jest w tej chwili w realizacji, nie będzie kopany nóg. Moje pytania były do wykonawcy, dlaczego pokazuje się, że jest niebezpieczeństwo zalania budynku. Tego pierwszego, że jeżeli woda by tam szła, no to zaleje ten budynek. Jeżeli nie będzie tego roku, nie będzie jakiegoś przepustu, czy w ogóle jakiegoś zbiornika, tam jak jest ten krzyż i pierwszy budynek, powstanie jezioro. I tutaj bardzo proszę o wzięcie pod uwagę tego, co ja w tej chwili mówię, bo przy realizacji dalszego odcinka, czy nawet teraz, będzie tam duże zagrożenie przede wszystkim w zimie, bo ta woda tam będzie zamarzać i powstanie lodowisko. I ja nie chcę się wymądrzać tutaj, nie chcę wyprzedać faktów, natomiast tak jak w tej chwili zostanie to bez domu, no to nie będzie to fajne. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan. Ja chciałem zapytać, czy ta droga do Wołomina, jak kiedyś śnieg popadał, dalej nie pojechał tą odśnieżarką i no nawrócił koło mnie tutaj. Czy mogę mu tam uwagę zwrócić, żeby jechał dalej? Na tej nowej drodze? No do Wołomina, do tego. To na drodze powiatowej? Na drodze? To jest... No, inne. Panie Przewodniczący, jeżeli można, to ja bym tylko jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Sekundę, bo... Musimy ustalić, panie sołtysie, która droga, bo... No, to nie do Bobina, co leci. Inna. Więc do Łąkami, co leci. Ta, co na dawno była robiona, tak? I później w prawo do góry ta, co była robiona, tak? To no, mówię w tym kierunku, czy... Nie, ta, co była robiona na górę, to po co tam... No nie, ale mówię, że w tym... Prosto. No. Dobra. I tam nie było ucieszone, tak? Nie, dojechał tylko do tej drogi co do góry i dalej nie pojechał. No i bardzo no to już od nas pracownicy zwrócą uwagę na to. Dobrze. Proszę bardzo, pani Sortys Majkowicz. Ponieważ rok się kończy, chciałabym się dowiedzieć, jak wodociągi w Majkowicach, to znaczy Przymorz, który cierpliwie czekamy. Ponieważ pan burmistrz wspomniał o rozmowie w Koszycach, też jestem bardzo ciekawa, jak z opcją kanalizacji. No i jeszcze, tak jak pan Kamil wspomniał, my sołtysi niewiele wiemy na temat węgla, dlatego bardzo bym prosiła, bo jak ludzie dzwonią, to nie wiem, co odpowiadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
bardzo. Proszę bardzo, czy są dziś jeszcze mają pytania? Pan jeszcze? Jeszcze jedno pytanie odnośnie oświetlenia, no bo bardzo często odwiedzam gminę i pana burmistrza też. I no, zapytanie, kiedy te lampy będą. Ja wiem, że tutaj oszczędności są przygotowane też, ale mimo wszystko te lampy z funduszu solarskiego powinny być zawieszone. No i tutaj jest. Mówiono właśnie o ciężkiej sytuacji, o Tauronie, że Tauron się nie wywiązuje z tych umów. Bardzo bym prosił o odniesienie się do tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Prosiłbym bardzo o odpowiedź może pana Wiedzimierza na to pytanie. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem tutaj to słowo na początek, przepraszam, bo zima przyszła szybko i przez chwilę na styku dróg gminnych i powiatowych nie było posypane i to był czwartek. Dzisiaj rozmawiałem z panią Krzek, stało się tak dlatego, że wykonawcy powtórzyliśmy przetarg na obciążanie drugi, niebawem zostanie rozstrzygnięty. Natomiast w tej chwili na gminę Nowebrzesko, na obecnie robi wszystko pan Nowakowski. Ktokolwiek z państwa miał do uwagi jakieś, czy u siebie zauważył przy drogach powiatowych, to prosiłbym ewentualnie, żeby wykonać telefon do zarządu dróg powiatowych. Natomiast było to tak, że pan Nowakowski godzinę później przekazał informację swojemu pracownikowi, no i on ominął te drogi powiatowe i za godzinę na nie wrócił i skończyło się dobrze, że tak powiem. To jest jedna obecność. Druga z panem Marcin wezmę, już kiedyś wymieniłem telefon, wezmę telefon i przekażę tę techniczną właśnie pani Krzeg i wtedy będziemy w kontakcie. Bardzo dziękuję za podejdę problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego, ponieważ wyczerpaliśmy wszystkie pytania ze strony Rady i Sołtysów, przechodzimy do punktu 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022. Oddaję głos pani Agnieszce Gawry, pani kierownicy Gdyzdasu. Za rok szkolny 2021-2022 przygotowany na podstawie informacji pan dyrektor, ale również naszych. Informacja obejmuje następujące jednostki: szkołę podstawową Niszowiec, szkołę podstawową Surowa oraz zespół przedszkolno-szkolny w Nowobrzesku. Pierwszy punkt ustawienia to jest liczebność uczniów z podziałem na klasy. Szkoła Sierotowica, klasa pierwsza liczy 19 uczniów, klasa druga 13 uczniów, klasa trzecia 18 uczniów, klasa czwarta 18, klasa piąta 12, klasa szósta 10, klasa siódma 25 i klasa ósma 16. W szkole podstawowej łącznie jest 131 uczniów. Szkoła podstawowa w Nowym Brzesku, mamy klasę A i B, czyli w klasie pierwszej A i B mamy 34 uczniów, w klasie drugiej 38, w klasie trzeciej 36, w klasie czwartej 39, klasa piąta jest klasą tylko jedną klasą A, 31 uczniów, klasa szósta 12 uczniów, klasa siódma 47 uczniów, klasa ósma 36 uczniów. W szkole w Niszowie w klasie pierwszej było 10 uczniów, w klasie drugiej 12 uczniów, w klasie trzeciej klasy trzeciej było, w klasie czwartej 11 uczniów, w klasie piątej 8 uczniów, w klasie szóstej nie było, w klasie siódmej 12 uczniów, w klasie ósmej 8 uczniów. Łącznie w szkole podstawowej było 61 uczniów. Łącznie uczniów tych trzech klasów tak jest 455. Kolejny punkt to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Jest to stan na 30 września 2021 roku. W szkole w Niszowie było dwa oddziały. Liczba dzieci obyło 50, w tym dwóch sześciolatków. W szkole Sierotowica 3 oddziały, liczba uczniów 63, w tym 19 sześciolatków. I w szkole w Nowym Brzesku mieliśmy 3 oddziały w przedszkolu oraz 2 oddziały w szkole podstawowej, czyli łącznie 5 oddziałów. Uczęszczało 105
58. Kolejny punkt jest to, co to nauczyciele i obsługa w przeliczeniu według stopnia awansu zawodowego oraz w przeliczeniu na nauczycieli samozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych. W szkole w Myszowie nauczyciel według stopnia awansu zawodowego stażystów pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych było 0, kontraktowych pełnozatrudnionych 1, niepełnozatrudnionych 0, mianowanych 3, niepełnozatrudnionych 0, nauczycieli dyplomowanych pełnozatrudnionych 7, niepełnozatrudnionych 11. W przeliczeniu na etaty jest to 14,9%, a w przeliczeniu na nauczycieli 20%. Obsługa jest to 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5 etaty. W szkole w Sierozławicach również według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych i niepełnozatrudnionych nauczycieli kontraktowych, pełnozatrudnionych 3, niepełnozatrudnionych 2, nauczycieli mianowanych pełnozatrudnionych 3, niepełnozatrudnionych 1, nauczycieli dyplomowanych pełnozatrudnionych 15, niepełnozatrudnionych 1, przeliczeniu etatów ogółem 22,07, nauczycieli 24. W szkole w Nowym Brzesku również nauczycieli klasystów pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych nie było, kontraktowych pełnozatrudnionych 4, niepełnozatrudnionych 1, mianowanych 3, niepełnozatrudnionych 1, dyplomowanych zatrudnionych w pełnym wymiarze 27 oraz 3 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Ogółem etatów 36,55, co stanowi 38 nauczycieli. Sumując tak wszystkie trzy szkoły, w szkole w Nowym Brzesku dużo osób zatrudnionych w obsłudze jest 15, przeliczono na etaty 14,5. W skali całej gminy etatów na tych trzech szkołach mamy 73,37, są to nauczyciele pełnozatrudnieni w pełnym wymiarze oraz ci w niepełnym wymiarze, co stanowi 84 nauczycieli. W szkole podstawowej jeden nauczyciel kontraktowy przystąpił do egzaminu nauczyciela mianowanego. Kolejny punkt to są wyniki egzamin ósmoklasistów w 2020 roku w gminie Nowe Brzesko. W szkole podstawowej w Muszowie do egzaminu przystąpiło 8 uczniów, język polski 60%, matematyka 74%, język angielski 39%. W szkole się rozprawi tak, przystąpiło 14 uczniów, język polski 77%, matematyka 42%, język angielski 54%. W szkole w Nowym Brzesku przystąpiło 34 uczniów, język polski 69%, matematyka 69%, język angielski 58%. Średnia w gminie to jest 60, język polski to jest 61,41%, matematyka 69,94%, język angielski 52,75%. W skali powiatu język polski 60,34%, matematyka 54,03%, język angielski 57,48%. W skali województwa 63,31% język polski, matematyka 63,17% oraz język angielski 69,18%. W skali kraju język polski 60%, matematyka 57%, język angielski 67%. Wyniki te są opracowane na podstawie wyników określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Również w roku szkolnym 2021/2022 gmina Nowe Brzesko realizowała projekty, które były skierowane do szkół. Pierwszy projekt to Odkrywam Małopolskie. Łączna wartość projektu to 25 990, z czego 11 800 zł.
Konfederacja z Województwa Małopolskiego. W projekcie skorzystało 210 uczniów wszystkich trzech szkół. Były organizowane wycieczki jednodniowe do Ciężkowic, do Stróży, Kałagowska, Nowy Sącz oraz Zolenia Prądnika. Kolejny projekt to Poznań Polska. Tutaj realizacja projektu nastąpiła w okresie jesiennym, czyli od 16 listopada do 15 grudnia 2021 roku. Wartość projektu to 50 303 zł, z czego 31 718 zł to dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki. W projekcie uczestniczyli uczniowie z wszystkich szkół. Kolejny projekt, to, który skończyliśmy w roku szkolnym 2021-2022, to Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W projekcie brała Szkoła Podstawowa w Miszowie oraz Szkoła Podstawowa w Miszowicach. Wartość projektu 15 tysięcy, z czego 12 tysięcy to dotacja województwa małopolskiego. Celem projektu był zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizacja zadań promujących czytelnictwo. Kolejny projekt to jest Laboratorium Przyszłości. W projekcie brały wszystkie trzy udział szkoły. Wartość projektu 168 300 zł. To jest 100% dofinansowanie bez wkładu własnego ze strony szkół. Celem projektu był rozwój szkolnej infrastruktury. Oraz kolejny projekt to Poznaj Polskę. Tym razem tutaj ta edycja wiosenna, realizowana w okresie od 14 kwietnia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku. Wartość projektu 160 351, z czego 106 328 zł i 95 groszy. To dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki. W projekcie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miszowie, Szkoły Podstawowej w Sierosławicach oraz Szkoły Podstawowej w Wąszewsku. Udało się zrealizować 10 wycieczek. Kolejny punkt są to dotacje. Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. Kwota dotacji na rok szkolny 2021-2022 to 64 498 zł 69 groszy. Oraz dotacja na wychowanie przedszkolne. Kwota dotacji na rok szkolny 2022 263 550 zł. Powiem tylko, że dotacja na jedno dziecko to jest 1506 zł. Kolejny punkt jest to dowożenie uczniów i uczniów do szkół. Ta usługa jest realizowana przez firmę Joker Koszyc. Ogółem zgłoszonych do dowozów było 307 dzieci, z tego 176 uczniów z Nowego Brzeska, 102 uczniów z Jarosławic oraz 29 uczniów Szkoły Podstawowej w Miszowie. Łączna wartość usługi 409 551 zł 9 groszy. Dziękuję bardzo pani kierownik za obszerną informację. Otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności prosiłbym o informację, ponieważ temat był dyskutowany na wspólnym posiedzeniu przewodniczącego pana Józefa Korka. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. 25 wspólne posiedzenie komisji, które się odbyło, przyjęło informację o stanie realizacji zadań oświatowych, które przedstawiła pani kierownik w podobnym stylu jak teraz, dosyć wyczerpująco. Oprócz tego były zaproszone panie dyrektor szkół, które wspomogły też panią swoją wypowiedzią, swoim zaangażowaniem, swoimi uwagami co do poprzedniego roku oświatowego, szkolnego. Dyskusja wywiązała się, myślę, że w dobrym kierunku. Podsumowaliśmy, przyjęliśmy tę informację. Komisje zagłosowały jednogłośnie za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś się zabrać? Proszę bardzo pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, już tu pan przewodniczący właściwie podsumował i powiedział, ale ja chciałam tylko dodać może, że ponieważ omówiliśmy wspólnie z paniami dyrektorkami
wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2021-2022, to chciałam tylko dodać, że uwzględniając trudny czas, jaki był, przynajmniej do połowy roku, to podkreślić należy, że w tych sprawozdaniach i wypowiedziach pani dyrektor ukazała się bardzo duża ilość udziału uczniów w konkursach, w olimpiadach, w projektach, w uroczystościach szkolnych. Tego było naprawdę bardzo dużo i tu widać również taką działalność też obrót dydaktycznej, wychowawczej, a to też jest bardzo ważne. Oczywiście wyniki nauczania również były dobre. No a uwzględnić należy, wiadomo, ten trudny okres, w jakim pracowały szkoły. Więc wydaje mi się, że naprawdę to jest dobry kierunek i możemy być zadowoleni z naszych szkół, z pracy szkół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykamy dyskusję. Przystąpimy do głosowania na przyjęcie informacji o osiągnięciach zadań oświatowych. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej informacji? Dziękuję bardzo. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Informacja w zakresie stawek podatku i opłat za 2023 rok. Oddaję głos pani skarbnik. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, będę to referowała na siedząco, oczywiście ze względu na materiały. Proszę Państwa, rozmowa na temat stawek podatku miała miejsce bardzo szczegółowa na komisjach. Ja tylko zaznaczę jeszcze raz, że jeżeli chodzi o poszczególne stawki podatku do nieruchomości, i teraz jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, są to stawki, które nie uległy zmianie od roku 2015 i to należy podkreślić, zwłaszcza w okresie, jak Państwo pamiętacie, nawet od okresu, kiedy gmina rzeczywiście borykała się z bardzo trudną sytuacją finansową. 2015 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy, proszę Państwa, zmianie. Na podstawie takich informacji też tutaj pozyskanych, jakie decyzje były podejmowane przez rady w gminach ościennych, jeżeli na przykład chodzi o gminę Wawrzęczyce, takie zmiany i zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych były tak przykładowo podejmowane w roku 2016, 2018, 2021. W Koniuszy były podejmowane w roku 2015, tak jak i u nas, ale w roku również 2019, 2020 i 2021. Gmina Radziemice, proszę Państwa, w roku 2017, 2019, 2020 i 2021. Proszowice też w roku 2015, tak jak proszę Państwa mówię. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to przede wszystkim należy tutaj podkreślić, że cały czas, proszę Państwa, obowiązuje uchwała z 13 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Ta uchwała obowiązuje dalej, na podstawie której zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części o charakterze rolniczym zlokalizowanym na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego. Zwolnienia oczywiście, o których mowa, o których powiedziałam, nie obejmują oczywiście powierzchni, które są zajęte pod działalność gospodarczą. I z tego tytułu chociażby, nie mówiąc już o pozostałych wysokościach stawek podatku od nieruchomości, corocznie, też od 2017 roku, te wpływy z tytułu tego podatku są oczywiście mniejsze. Mniejsze o skutek finansowy, wprost kasowy, który powoduje, że na rachunek gminy, że gmina takich dochodów po prostu nie osiąga, te dochody wykonane nie są zrealizowane, a po drugie, że subwencja wyrównawcza, która jest obliczana, przychodzi o tę kwotę niższa. Jeżeli byśmy chcieli tak wyliczyć skutek tej uchwały właśnie w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022 do stawek maksymalnych na rok 2023
23, to łączny skutek to jest blisko 230 tysięcy złotych, dokładnie 229 919 zł 36 groszy. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne lub ich części, jest to skutek 117 180 zł 51 groszy, a jeżeli chodzi o budynki pozostałe lub ich części o charakterze rolniczym zlokalizowane na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego, ten skutek wynosi 112 738 zł i 85 groszy. Także ten skutek no, w przypadku roku 2023 wynosi niespełna 230 tysięcy złotych. Oczywiście w tych materiałach, które Państwu mieliście przedstawione, na komisjach, była również informacja w zakresie stawek podatków od budynków mieszkalnych, jakie te stawki podatku obowiązywały w roku 2022 w gminie Kroszowice, Igołomia, Wawrzęczyce, Koszyce, Dybienia, Pałecznica, Koniusza i Radziemice. I to, co Państwu podkreślałam, to no, jesteśmy jedyną gminą spośród gmin wymienionych tutaj, która nie pobiera tego podatku. Jeżeli chodzi o gminę Kroszowice, zwolniony jest pierwszy budynek mieszkalny, Igołomia, Koszyce i gmina Dybienia. W tych gminach ten podatek jest opłacany. Pałecznica, Koniusza i Radziemica jest opłacany, ale zwolnieni są z niego rolnicy na podstawie uchwały. Więc to też pokazuje wielki ukłon, jeżeli chodzi o pomoc, którą corocznie Państwo udzielacie mieszkańcom i zwalniacie, no przynajmniej już odnosząc się do tego 2015 czy 2017 roku, zresztą do tej pory cały czas niezmiennie Państwo zwalniacie mieszkańców naszej gminy z opłacania tego podatku, a tak jak mówię, w roku 2023 ten skutek to jest 230 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o podatek od środków, podatek od nieruchomości, to tutaj stawki, proszę Państwa, ostatni raz podjęta uchwała i stawki uległy zmianie w 2017 roku, obowiązywały w związku z powyższym od roku 2018. I obowiązywały od roku 2018. Jeżeli chodzi o sąsiednie gminy, proszę Państwa, bo tutaj też na podstawie tych informacji, które mieliście Państwo przedstawieni na komisjach, mieliście też Państwo bardzo szczegółowo opisane, jak te stawki podatku wyglądają w gminach sąsiednich. Na podstawie oczywiście informacji, jakie na dzień dzisiejszy mamy, w większości gmin jeszcze sesje podatkowe się nie odbyły. Taka sesja odbyła się tylko w gminie Kroszowice, więc tak jak mówię, to porównanie i te materiały mieliście Państwo na podstawie tak naprawdę stawki maksymalnej przypadającej na rok 23 i tych stawek, które obowiązywały w tych gminach ościennych w roku 2022. Z tą jeszcze informacją, że na przykład w gminie Pałecznica taka sesja już się odbyła i jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, zostały tam przyjęte stawki maksymalne. Proszę Państwa, tak, jeszcze pozwoliłam sobie i przygotowałyśmy może trochę na szybko i mam nadzieję, że nie jest to obarczone żadnym ryzykiem popełnienia jakiegokolwiek błędu, ale na pewno nie. Macie Państwo przedstawione taką zestawienie wykresowe dla zobrazowania. To oczywiście jest przeniesienie informacji, które Państwo mieliście w tym zestawieniu bardzo szczegółowym, przedstawionym na komisjach, może bardziej do zobrazowania właśnie na takich zestawieniach wykresowych. Poszczególne oczywiście stawki podatku od nieruchomości macie Państwo bardzo szczegółowo tutaj zaprezentowane, odniesione do tego, co, tak jak mówię, na komisjach mieliście Państwo przedstawione na tym zestawieniu w formacie A3. Poszczególne grupy podatków, które Państwo macie tutaj wymienione, które są zapuszczone, jak na przykład punkt 1.1, czyli związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania do ewidencji gruntów i budynków od 1 metra kwadratowego, te właśnie grupy podatków, które macie Państwo wypuszczone, to znaczy, że tutaj z tych podatków osiągamy po prostu dochód, jest wymiar. W pozostałych
pozostałe te wykresy również zostały sporządzone, ale tego po prostu dochodu w ramach tych podatków gmina nie osiąga. To zestawienie zostało sporządzone na podstawie tego zestawienia, które Państwo mieliście na komisjach, czyli na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022, niezmienionych od kilku lat i pokazując jak gdyby Państwu też informacje, jak te stawki podatków będą się kształtowały, jeżeli tutaj te zmiany nie zostaną po prostu podjęte i stawki na rok 2022 będą w wysokości stawek z roku 2022. Oczywiście nie uwzględniając tutaj w pełni informacji, jak te stawki będą wyglądały właśnie w gminach ościennych. Tak jak mówię, te stawki, tutaj, które tutaj się nie zmienią, to jest gmina Proszowice i gmina Pałacznica. No co do pozostałych, tak jak mówię, jeszcze tych informacji nie mamy. Więc to zestawienie informujące, jak te stawki się kształtują, ale właśnie w odniesieniu do tej stawki, która obowiązywała w roku 2022. Informacje, jeżeli chodzi o gminy sąsiednie, podatek od nieruchomości, jeżeli chodzi o gminę Radziwnice, jest na przykład co roku podnoszony, gmina i Gołomia Wawrzewniczyce od roku 2013-2018 nie dokonywała zmian, ale od roku 2019 do roku 2020 roku systematycznie te podwyżki się co roku odbywają. Jeżeli chodzi o gminę Drwiny, w roku 2020 taka podwyżka miała miejsce, a tak jak już wspomniałam, jeżeli chodzi o gminę Pałecznice, stawki są przyjmowane na poziomie stawek maksymalnych. I proszę Państwa, odnosząc się jeszcze tutaj, oczywiście tak jak mieliście Państwo przedstawione w tym zestawieniu właśnie na komisjach, gdzie były podane stawki z roku 2022 i oczywiście stawki maksymalne, które będą obowiązywały w roku 2022 i wskaźnik inflacji, odnosząc się właśnie do tych stawek maksymalnych, wskaźnik inflacji jest to wskaźnik, na podstawie którego wyliczane są właśnie te stawki maksymalne w zakresie podatków od nieruchomości, jak i również podatków od środków transportowych, jak i również opłat lokalnych, w tym na przykład opłaty targowej. I jak Państwo tutaj wiecie, że co roku tutaj podaję informacje odnośnie stawki, poziomu właśnie inflacji, na podstawie którego wylicza się właśnie te stawki podatków lokalnych, podatków nieruchomości od środków transportowych i później one ogłaszane i publikowane są przez Ministerstwo Finansów. Tak również miało to miejsce 28 lipca i tak jak Państwu powiedziałam, wzrost stawek maksymalnych jest ściśle uzależniony na rok 2023, jak i każdy inny rok od poziomu inflacji. To co Państwo jeszcze tutaj musicie na pewno wziąć pod uwagę, to jest też odnosząc się do projektu budżetu na rok 2023, to co Państwu powiedziałam, że projekt budżetu został w zakresie planowanych dochodów z podatków, został założony na poziomie stawek z roku 2022, bo tak też należy uczynić, jeżeli uchwała nie została jeszcze podjęta. I to, co Państwu powiedziałam, iż przy tych założeniach projektu budżetu, jakie są na chwilę obecną, bardzo ważna zasada zrównoważenia budżetu, która musi być zachowana, co do planowanych i wykonanych dochodów i wydatków bieżących, ta zasada zrównoważenia budżetu, jak Państwu mówiłam na komisjach, polega na tym, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Oczywiście po uwzględnieniu wolnych środków, jak i również nadwyżki z lat ubiegłych, czy też spłaty pożyczek, które udzielone zostały przez gminę z lat ubiegłych. I ta zasada zrównoważenia budżetu obowiązuje od roku 2023 do roku 2025. Od roku 2026 sytuacja dla gmin zostaje utrudniona, bardziej się komplikuje, ponieważ z tej zasady zrównoważenia budżetu zostają wyłączone wolne środki. Tak jak Państwu mówiłam, przy obecnych założeniach do projektu budżetu, patrząc na dochody bieżące, a wydatki bieżące, ta różnica wynosi, oczywiście na minusie, czyli ta zasada zrównoważenia
budżetu nie jest zachowana o kwotę 4 126 986 zł i 14 groszy. Oczywiście przy zastosowaniu tych, tak jak powiedziałam, wolnych środków czy nadwyżki z lat ubiegłych, ta różnica niezrównoważenia budżetu zostaje, zasada zrównoważenia budżetu zostaje zachowana, ale ten poziom margines i nieprzekroczenia, niezachowania to jest kwota niespełna 100 tysięcy złotych. To Państwu przede wszystkim obrazuje to, że przede wszystkim musicie Państwo wziąć pod uwagę konieczność wpływania na dochody bieżące. Bo jakkolwiek na dochody majątkowe tutaj Pan Burmistrz zrobił już bardzo dużo i w przeciągu tych lat wpłynęło wiele milionów w zakresie tych dotacji majątkowych, ale to są proszę Państwa dochody majątkowe. Ta zasada zrównoważenia budżetu, ona musi być zachowana i nie może być niespełniona. I tak jak Państwu powiedziałam, to jest zasada, w której uwzględnia się wydatki bieżące i dochody bieżące, uwzględniając oczywiście te pewne, tutaj tak jak powiedziałam, wolne środki, które można uwzględnić, które jeszcze od 2026 roku zostaną z tej reguły, wyłączone. I to, na co Państwo, i oczywiście to w tych kategoriach dochodów bieżących, oczywiście przede wszystkim są środki subwencji oświatowej, są środki subwencji wyrównawczej, dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych. Łącznie te wszystkie kwoty dają nam planowane dochody na poziomie, proszę Państwa, 13 902 548 zł. Jeżeli uwzględnimy sobie na chwilę obecną wpływy, planowane wpływy z podatków, przede wszystkim z podatku rolnego, z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych, to są to wpływy, można powiedzieć, tylko na poziomie dwóch, niespełna, trochę ponad 2,5 miliona złotych, co daje nam łączną kwotę z tych kategorii dochodów, które Państwu powiedziałam, czyli subwencja, PIT, CIT i te podstawowe grupy podatków, kwotę 16 404 219 zł i 219 zł. Jak Państwu też ogólnie referowałam taki zarys, jakie są założenia do projektu na rok 2023, to też wspominałam, ale jeszcze tutaj jak gdyby podkreślając tą kwestię, sama działalność bieżąca, wszystkie wydatki bieżące, które zostały zaplanowane na rok 2023, oczywiście z wyłączeniem dotacji, które wpływają z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą, zarówno na tą działalność w zakresie zadań własnych, jak i zleconych, z wyłączeniem oczywiście tych środków, na działalność GOPS-u gmina musi w roku 2023 wygospodarować kwotę 1 631 290 zł. Na oświatę, to też wspominałam, jest to kwota 5 122 343 zł i 13 groszy. Tutaj osobno podam jednostkę, która obsługuje oświatę, to jest GZAS 310 000 zł. Jeżeli chodzi o Urząd Gminy, czyli tą jednostkę budżetową, jaką jest Urząd Gminy, na wydatki bieżące, proszę Państwa, jest to kwota 13 269 zł, 770 zł i 1 grosz dokładnie. Nie uwzględniam oczywiście w tych wartościach podanych wkład własny do wydatków majątkowych, ale to jak gdyby pokazuje Państwu, że tak naprawdę ten wkład własny, który gmina musi zabezpieczyć w roku 2023 do takiej podstawowej działalności, to jest niewiele ponad 19700 zł. A jeszcze raz powiem, te dochody, na które nie mamy wpływu, czyli tak jak subwencja, no powiedzmy nie mamy wpływu, one przychodzą, to są informacje z Ministerstwa Finansów, Państwo nie macie na nie wpływu, subwencja oświatowa, wyrównawcza, PIT-CIT i te podatki rolne od nieruchomości i środków transportowych, jest to kwota 16 400 000 zł już zaokrągla. Czyli już nawet na tych podstawowych dochodach bieżących i tych wydatkach mamy różnicę ponad 3 300 000 zł. To też pokazuje Państwu, że to, na co możecie wpływać, to jest jak gdyby decyzja, która oczywiście należy tutaj do Państwa i należy ją uszanować, jaką tę decyzję podejmiecie, tylko musicie Państwo naprawdę wziąć pod uwagę to, że zaczynamy już mieć problem już w roku 2023 z finansowaniem działalności bieżącej. Chyba, że jakieś kroki tutaj odgórnie zostaną jeszcze poczynione.
I odnosząc się już do tych projektów uchwał i tego stanowiska, które zostało wypracowane na komisjach, czyli proponowana jeszcze, przepraszam, emocje, jeszcze tylko nie wspomniałam o podatku rolnym i podatku od podatku leśnym, tak jak Państwu mówiliśmy, na podstawie komunikatu prezesa GUS-u z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 zostały określone te maksymalne stawki podatku rolnego na rok 2023. Tak jak Państwu powiedziałam, projekt budżetu został sporządzony, bo nie mógł być inaczej, na podstawie stawek obowiązujących w roku 2022. I ten skutek ujemny, negatywny, wynosi na podatku rolnym, przepraszam, nie mam akurat tutaj tej kwoty, łącznie na podatku rolnym wynosi 220 842,12 zł. Jeżeli chodzi o podatek leśny, jest to 1895,72 zł, niewiele, ale też już podaję. To jest ten skutek utraconych dochodów i jeżeli te stawki ogłoszone przez prezesa GUS zostaną obniżone na przykład do stawek obowiązujących w roku 2022. I też tylko krótko informacja, to co też Państwo mieliście na komisjach, a może też dla Państwa sołtysów, od roku 2016 stawki do roku 2022 roku stawki podatku rolnego i podatku leśnego były przyjmowane na podstawie właśnie tych stawek ogłoszonych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. I na komisjach zostało wypracowane stanowisko, że w związku z powyższym zostały Państwu przedstawione projekty uchwał podwyższenia tych stawek podatku od nieruchomości i podatków od środków transportowych, średnio uśredniając o około 20%. Te informacje, oczywiście te projekty uchwał macie Państwo przedstawione. Oczywiście podatek żaden projekt uchwały nie został sporządzony w zakresie, tak jak powiedziałam, uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. Tutaj oczywiście ta kwestia pozostaje bez zmian. Natomiast, tak jak mówię, zostały sporządzone dwa projekty uchwały w zakresie podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, jak i również podatku od środków transportowych. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o podatki, jeżeli chodzi o podatek, o skutek podatku od środków transportowych, podwyższenia tych stawek, proszę Państwa, to wymiar stawek maksymalnych na rok, ten dochód podatkowy gminy, biorąc pod uwagę wymiar stawek maksymalnych na rok 2023, wynosiłby 563 979 zł. Gdyby to były stawki z roku 2022, dochody osiągane przez gminę pozostałyby na poziomie 228 091 zł, czyli skutek obniżenia stawek z poziomu maksymalnego do stawek obowiązujących w roku 2022 wynosiłby 335 888 zł. Biorąc pod uwagę stawki maksymalne i zaproponowany projekt uchwały w sprawie podwyższenia stawek podatku od środków transportowych, te dochody, które moglibyśmy zaplanować z tytułu właśnie podatku od środków transportowych w roku 2023 wynosiłyby 273 709 zł, czyli byłyby wyższe o dokładnie 45 618 zł, czyli ponad 45 tysięcy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o podatek od, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, łączny ten skutek dodatni, czyli większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które moglibyśmy wprowadzić w uchwale budżetowej do budżetu na rok 2023, wynosiłyby 108 148,21 zł. I w sumie pozostawienie stawek podatku rolnego na poziomie stawek GUS-owskich, stawki podatku na podstawie tych projektów, stawki podatku od nieruchomości na podstawie przedłożonych teraz na sesję projektów uchwały i również stawki podatku od środków transportowych zaproponowane właśnie w tym projekcie uchwały po podwyżce spowodowałyby, że te dochody
dochody bieżące w budżecie na rok 2023 mogą być wyższe o kwotę 376 504 zł i dokładnie 5 groszy. Oczywiście nie biorąc pod uwagę tej uchwały w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości. Jeszcze raz tylko właśnie podkreślając, bardzo proszę tylko wziąć pod uwagę to, że Państwo też, burmistrz nie może przedłożyć projektu uchwały, który nie będzie spełniał jednej z najważniejszych zasad, tak jak i zasady, gdzie wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej muszą być spełnione, tak jak i nie może przedłożyć projektu budżetu, w którym zasada zrównoważenia budżetu nie będzie zachowana. Na chwilę obecną jest, ale oczywiście tak jak Państwu mówię, w przypadku roku 2023 w chwili obecnej bazujemy na podstawie prognozowanych, planowanych kwot, tych też, jakie mamy z Ministerstwa Finansów czy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i również Państwo nie możecie podjąć uchwały, która pewnie będzie albo w końcu grudnia, albo w styczniu, której też również ta zasada niezrównoważenia budżetu nie będzie zachowana w perspektywie kilku też najbliższych lat, biorąc pod uwagę to, że nawet od roku 2026, no w obecnym przepisie prawnym, ta zasada zrównoważenia budżetu, no będzie trudniej zachować tą zasadę zrównoważenia poprzez wyłączenie właśnie tych wolnych środków, czyli środków, które na dzień 31 grudnia pozostają na rachunku gminy. To jest całość. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Tak informacyjnie szczegółowe dane ja będę odczytywał przy poszczególnych uchwałach, jeżeli chodzi o wysokość, wymiar, jeżeli chodzi o czy to od nieruchomości, od środków transportowych. Dziękuję bardzo za tą ogólną informację. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał pytania, otwieram dyskusję w tych kwestiach ogólnych, natomiast szczegółowo będziemy mogli dyskutować również przy podejmowaniu uchwał. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Panie Zakwarta. Szanowni Państwo, dużo dyskutowaliśmy na ten temat na wspólnych komisjach, która odbyła się 25 października tego roku, listopada. I takim punktem wyjściowym, który nie ma tu w projekcie uchwały, bo nie podejmujemy, który my wypracowali, to jest podatek rolny i leśny. Szanowni Państwo, zgodziliśmy się, od paru lat idziemy tym tropem podatkowym rolników i leśnym, że przyjmujemy stawkę, tą, którą proponuje Państwo Polskie GUS. Bez wyliczeń to 11 kwartałów, jeżeli chodzi o żyto w wymiarze podatku rolnego i 3 kwartałów, jeżeli chodzi o cenę drewna, jeżeli chodzi o podatek leśny. Ale Szanowni Państwo, ten podatek rolny zawsze coś tam szedł do góry według GUS-u. I szedł i idzie dalej. W 2019 roku było to 54,36 zł za kwintal żywności. W 2020 58,46. W 2021 58,55. W 2022 ten, który obowiązuje, było już 61,48 zł. W tym roku, co zaproponował GUS, tą średnią z 11, prawie 3 lat, to jest 15 kwartałów, prawie 3 lata wstecz, wyszło 74,05 zł. Jest to zwyżka w porównaniu do poprzedniego roku około 20%. I my w trakcie dyskusji, jest to przedmiotem dzisiejszej obrad komisji, ustaliliśmy, że przyjmujemy, godzimy się na tą podwyżkę 20%, bo nie podejmujemy innej uchwały odnośnie podatku rolnego i leśnego, ale zaproponowaliśmy, że o tą samą kwotę tych 20% wzrastają te inne podatki
od środków transportu i podatki, te, które przedstawiła pani skarbnik. To było wypracowane na komisjach. Komisje właśnie wtedy podjęły swoją decyzję o przygotowaniu projektu uchwał odnośnie podatku rolnego i podatku od nieruchomości, godząc się z tym, że przyjmujemy stawkę GUS-owską, bo to też jest podwyżka. Nie podejmując uchwały, to jest podwyżka. I żeby być sprawiedliwym w kierunku wszystkich podatków, taka propozycja została oddana i owocem tego jest projekt dzisiejszej uchwały. A z tego, co słyszeliśmy tu wszyscy od pani skarbnik, że podatki ośrodków transportu były zamrożone praktycznie od 2015 roku. Byliśmy w najniższych półkach powiatu proszowickiego i innych powiatów, bo zawsze tłumaczyliśmy sobie jedno. Jeżeli będziemy mieli bardzo niskie podatki od środków transportu, to tych przedsiębiorców w koło z różnych nawet ich gmin zarejestruje się w Nowym Brzesku i będą płacili od działalności, od tych pojazdów podatki do urzędu gminy. Niestety, obraz wykazuje całkiem co innego. Nic takiego się nie stało. Przez 7 lat zrezygnowaliśmy ze wszystkich dodatkowych środków, które mogliśmy podnosić, tak to robiły inne gminy, my zamroziliśmy. Na te 7 lat nie ruszaliśmy w ogóle. To samo, podobny scenariusz był z podatkami od nieruchomości. Teżmy nie podnosili, bo twierdziliśmy wszyscy, że to napędza rynek gospodarczy, jeżeli jest na niskim poziomie, będą przedsiębiorcy. Wiadomo, koszty też są. Tylko, że zawsze my podnosili rolnikom. Zawsze my, bo my się godzili na to przyjęcie GUS-owskie. Podnosili my rolnikom. Teraz się stało to równo dla wszystkich, chociaż podatek rolny jest tym podatkiem górnym, który jest GUS przedstawia, a te poszczególne podatki, które przyjmiemy, to jest tylko cząstką tego, które jest w tej górnej części podatkowej podana w informacji o podatku. Także, Szanowni Państwo, tak się przedstawiała przebieg wspólnych komisji. Na tą chwilę to mam tyle może do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać na temat tej ogólnej informacji głos? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję w tym punkcie. Ja proponuję jeszcze tylko przyjąć jedną uchwałę, żeby zwolnić panią kierownik i nie przytrzymywać i później zrobimy przerwę. Czyli chcielibyśmy przejść tak do bloku uchwał. Teraz podjęlibyśmy uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Oddaję głos pani kierownik Agnieszka Radu. Szanowni Państwo, zmieniła się ustawa prawo oświatowe i dlatego jesteśmy zobligowani dostosować naszą uchwałę do obowiązujących przepisów w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. I na podstawie artykułu 39a ustęp 3 ustawy 14 grudnia prawo oświatowe określa się stawkę za 1 km. Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm sześciennych 0,2514 zł. O pojemności skokowej powyżej 900 cm sześciennych 0,8358 zł. Dla motocykla 0,2302 zł. Dla motoroweru 0,1382 zł. I ze względu na to, że te rozliczenia do rodziców dzieci niepełnosprawnych są na chwilę obecną bardziej korzystne dla rodzica, ta uchwała wchodzi w życie od dnia 27 października 2020 roku. Tylko powiem, jak to wygląda realnie.
W tym momencie mamy podpisane dwie umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Jeden rodzic się rozlicza, drugi rodzic się jeszcze nie rozliczył i prawdopodobnie nie będzie się rozliczał z tego względu, że zmienił miejsce zamieszkania. To rozliczenie jest korzystne dla rodzica, ale to wszystko zależy też od ilości dni, które dziecko jest w szkole. My rozliczamy te dni na podstawie listy obecności i w przypadku tej umowy i tego dzieciaczka, które jest zawożone do szkoły, do Krakowa, ta frekwencja jest niska, tak więc to obciążenie dla budżetu będzie znikome. Dziękuję bardzo pani kierownik. Prosiłbym o otwieram dyskusję, prosiłbym o informację zdania wspólnego posiedzenia komisji. Wspólne posiedzenie komisji w dniu 21 5 listopada jednogłośnie przyjęło sprawę uchwały. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 45288 /22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców zgodnie z dostarczonym Państwu drukiem. Przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu sołtysom, Państwu radnym. Wracam do swojego obowiązku. Na koniec chcę też jakby zauważyć głos Pani Karmi, bo pierwszy raz mi było dane słuchać Panią Marię Karuśniak i jestem pod wrażeniem i z uwagą Pani słucham. Dziękuję. No.